wiesz, a oni w ciebie nie wierzą. Ale ja w ciebie wierzę i cię kocham. Jesteśmy przyjaciółmi na zawsze. No, i tak jest fajnie. Ano do kojizio, ano kojizio, do kojizio. No siema, siema, tutaj z Kałakiem i dzisiaj witam was z plenerów świątynnych. Tak, zobaczcie, jaki jestem golaskim malutkim, już jest tak ciepło, cudownie. I dzisiaj mam wolne, więc sobie myślę, nie, pójdę do świątyni, będę siedzieć, bo mi tak potrzeba było zielonego i natury, bo tam na gildzie jak pracuję, to tam nic nie ma. Ale dzisiaj miał być odcinek o języku japońskim. Ale ja nadal nie mam humoru na nagrywanie odcinków tematycznych. Więc dzisiaj będzie w plenerze, więc jeśli słyszę się jakieś samochody, szumy, wiatr i w ogóle dźwięk jest do dupy, więc przepraszam, bo nie mam jeszcze mikrofonu. Na razie mnie nie stać. No, a więc zaczynamy. Dzisiaj chciałam poruszyć kilka kwestii. Pewnie patrzyliście na tytuł, więc już na pewno wiedzieliście, o co chodzi i o czym będziemy gadać, a więc będziemy dzisiaj gadać o dwóch ważnych tematach, czyli zacznijmy od pierwszego, czyli samotność. Samotność, moja ulubiona, najukochańsza przyjaciółka, samotność. Samotność jest... No tak, helikopter musi teraz lecieć, bo przecież w żadnej innej porze nie może lecieć, tylko teraz musi lecieć. Jeśli chodzi o samotność, dla mnie samotność jest czymś, uwaga, pozytywnym, ponieważ są różne rodzaje samotności. Ja jestem samotnikiem i dziwakiem, co można bardzo łatwo wywnioskować z tych filmików albo z mojego Instagrama. Dla mnie samotność jest czymś bardzo wyswobodzającym, niesamowicie. Ja nie lubię być taka opętana tymi kleszczami jakichś takich przymusowych wyjść na spotkania ze znajomymi, czy też jakiegoś tak zwanego piwa, czy imprezki. Nie, dla mnie samotność jest tym momentem, kiedy ja mogę być sama ze sobą. W ogóle mając Aspergera, mój mózg działa jak maszyna na teorię i na myślenie. To się nie wyłącza, to ciągle działa, więc ja muszę się przyznać, że mam straszny problem, aby skoncentrować uwagę, zwłaszcza jak z kimś rozmawiam, to nawet jeśli to jest bardzo ciekawy temat, to mi ktoś coś mówi i mi właśnie wpadnie teoria i już mój mózg już zaczyna ją rozbierać na części, już tworzy się nowa teoria względności w moim mózgu, więc po prostu samotność jest dla mnie takim bezpiecznym punktem, gdzie ja mogę być sama ze sobą. Wiem, powtarzam się, ale ja się naprawdę sama ze sobą dobrze bawię. Ja nie potrzebuję całego kółka ludzi, gdzie będziemy, nie wiem, udawać, że się świetnie bawimy z tymi piwami czy drinkami w ręku, udając takich cudownie hipstersko-inteligentnych, wiecie, hipstersko-inteligentnych, wiecie, o co chodzi, nie? Nie, to nie jestem ja. Ja wolę przyjść sobie właśnie do takiej świątyni, gdzie nie ma nikogo, pochodzić, tak, pogadać do posągów lisów, czy też do posągów buddów, ale to w innej świątyni, bo to jest świętoistyczne, dobra, nieważne. No, ale tak sobie wolę spędzać czas, czytając książki, słuchając muzyki, spędzając go z naturą. To jest dobry ziom. Taki ziom jest lepszy czasami niż jeden ludzki ziom. I ja wam to gwarantuję. Taki ziom, raz, że jest o wiele starszy niż my wszyscy razem wzięci, ale taki ziom jest o wiele lepszy czasami niż naprawdę jedna ludzka istota. Ja jestem z Podlasia, wiecie to, i tam panuje wszędzie natura. Mimo że nie jestem z jakiejś małej miejscowości, jestem z Białegostoku i w ogóle wychowałam się w centrum Białegostoku, to nawet będąc w centrum Białegostoku czujesz się, jakbyś był totalnie w kompletnej puszczy i lesie, bo obok jest niedaleko las, a tutaj są parki. I wiecie, i ta natura była zawsze dla mnie takim najlepszym przyjacielem.
Więc ja tutaj jestem i tutaj nie mam dookoła przyjaciół. To wiecie, sekretne życie drzew. I w ogóle i też koncepcja Pritchetta, prawda? Kto czytał Pritchetta, ten pamięta ten moment, jak to drzewa tam ze sobą rozmawiały, więc to jest dla mnie mój świat. Nie wiem, dla mnie natura jest jakimś takim wyzwoleniem, najlepszym przyjacielem i ja się nie czuję samotna. Oczywiście ktoś jakby spojrzał z boku, mówi, ty nie masz przyjaciół, jesteś sama, jesteś jakąś dziwaczką. Tylko, że to jest takie zajebiste. I ja myślę, że kto to ogląda i czuje to i rozumie, to takie aha i wie, o co chodzi, o tą taką niesamotną samotność, bo coś takiego istnieje. Moim zdaniem najsmutniejsza samotność to kiedy jesteś sam i nawet nie masz siebie. Kiedy ty potrzebujesz kogoś, aby definiował ciebie. I to jest moim zdaniem najgorsze. Ja zawsze miałam taki tok myślenia, że dla mnie, ja nie potrzebuję przyjaciół, ja to zawsze mówię i nie dlatego, że jestem strasznie taka, nie, ja jestem zamknięta, ale nie tak, że nienawidzę ludzi i tak odejdźcie ode mnie, nie, po prostu nie potrzebuję przyjaciół. Nigdy nie potrzebowałam tak bardzo przyjaciół, bo wiedziałam, zawsze mi to kiedyś rodzice powiedzieli, że przyjaciele przyjaciółmi, że życie weryfikuje, jedni zostają, inni robią coś złego i się drogi rozchodzą, inni w ogóle, wiecie, po prostu naturalnie się drogi rozchodzą, wiecie, ta przyjaźń umiera taką śmiercią naturalną. I to jest normalne, to jest jakby takie koło życia, taki jebaniutki uroboros, który siebie zjada i powraca, bo takie są relacje jakby międzyludzkie, ale ja zawsze byłam takiego przeświadczenia, że to mój partner, osoba, z którą będę jakby budować to życie, będzie moim najlepszym przyjacielem i zawsze do tego dążyłam, dlatego tak naprawdę nigdy nie miałam tak wielu przyjaciół, ale był taki okres, gdzie szukałam wręcz na gwałt przyjaciół, bo prawda, trzeba się zdefiniować w społeczeństwie, aby przynależeć do jakoś do tego normalnego kręgu wytoczonych reguł przez społeczeństwo, żeby pasować. I wiecie, i w pewnym momencie, jak ja szukałam takich przyjaciół, oczywiście znajdowałam ludzi, ale teraz po tylu latach, jak tak patrzę, to o kan dupy takie przyjaźnie robić. Powiem tak, zakładając kanał, poznałam o wiele więcej wartościowszych ludzi, niż poznałam samoistnie, szukając jakby w swoich kręgach. Więc to jest moc YouTube'a, tak przy okazji. Fajnie mieć dobrych znajomych, tak jak my tutaj mamy siebie. Mamy te wsparcie i w ogóle tyle, ile dajecie mi miłości, to w ogóle szok, ja w życiu tyle nie dostałam od nikogo miłości, więc strasznie, bardzo, bardzo dziękuję i ja bardzo bym chciała, aby ten kanał był taki zajebisty, abyśmy się siebie motywowali, wspierali, nie wyśmiewali tego, że ktoś, załóżmy, nie zna jakiegoś słowa, czy ktoś nie rozumie czegoś, czy ktoś nie zna jakiejś daty, tylko żeby każdy jakby dzielił się swoją wiedzą, informacjami i żeby to był taki naprawdę zajebisty, taka zajebista rodzina małych pomrowików, która siebie poklepuje po plecach i wie, że gdzieś tutaj ma taki kątek, gdzie zawsze ktoś przyjdzie z dobrym słowem. I to jest bezcenne moim zdaniem, bo załóżmy, ja nie miałam czegoś takiego, ja musiałam jakby być dla siebie panem, być dla siebie obrońcą, być dla siebie rycerzem i być dla siebie nauczycielem. Więc jako już taka stara babuszka, 29-letnia, chciałabym, aby takie młode dzieciaki, właśnie trochę się powtarzam, bo mówiłam to w poprzednim odcinku, ale żeby właśnie miały taką odskocznię tutaj, że jest fajnie, że tutaj możesz czegoś nie wiedzieć i to nie jest złe. Złe jest nie szukać wiedzy, nie sprawdzać jej, nie analizować, nie używać tego, prawda? Bo ja też, załóżmy, ja dat kompletnie nie pamiętam i jakbyście popytali mnie z historii, to bym padła na podstawowych datach, bo nie mam pamięci do dat. Tak samo z matematyki. O Boże! I czego się tego wstydzę? Nie, bo ogarniam inne rzeczy, bo mam inne umiejętności i nie ma co się wstydzić.
A co wracając do ogólnie do przyjaźni i do tej samotności, ja mówię, ja bardzo lubię samotność i bardzo ją doceniam. Te momenty, kiedy ja mogę być sama ze sobą, kiedy ja mogę właśnie jak dzisiaj nie pracować, tylko pójść sobie do świątyni, nagrywać sobie spokojnie, a później załóżmy usiąść sobie, wypić soczek, pomyśleć o różnych rzeczach, popatrzeć jak jest tu pięknie, jak natura odżywa. I to są takie, wiem, że to są takie gówna drobne, ale mnie to tak cieszy, że jestem w swoim ukochanym kraju, że ja mogę wyznawać swoją religię i pójść do świątyni, bo załóżmy w Polsce nie mogłam tego, nie miałam nigdzie świątyni. Mamy w domu moim rodzinnym ołtarze zrobione przeze mnie, przez mamę, tak? I one są w naszym domu, ale wiecie, świątynia to jednak jest takie miejsce bardzo duchowe i jeśli jesteś katolikiem, bardzo dobrze rozumiesz, że jak idziesz do kościoła, to jest takie coś mocnego, to daje kopa i nie wolno temu przeczyć. A przechodząc do religii, chciałam właśnie podjąć ten bardzo, wiem, że taki gównoburzowy temat, temat ogólnie religii, istnienia Boga i fizyki kwantowej. Słuchajcie, ja jestem osobą wierzącą, nie jestem katoliczką, wierzę w Shinto i buddyzm, tak jak cała praktycznie Japonia, ale wiecie, co mnie najbardziej wkurza? Zauważyłam to, że są tacy ludzie, i nie tylko katolicy, chociaż często katolicy, ale nie tylko, którzy próbują wepchnąć na siłę tą swoją religię, cytują non-stop jakieś fragmenty z Biblii, czy też takich buddystów też, że ciągle jakieś Milarepa, Tilopa, Padmasambhava, Budda. I takie, stary albo stara, serio? Nie macie swojego mózgu? Musicie cytować ludzkie przemyślenia? Ja rozumiem, ja nic nie mam do cytatów. Czasami fajnie jest walność, bo cytat pasuje idealnie w punkt i fajnie podkreśla jakby daną myśl, więc absolutnie tak, ale ktoś jaka Katarynka, tylko nie ma swoich przemyśleń, tylko wali jak taka papuga, ara, tym, co napisane jest załóżmy w Biblii, czy w naukach Padmasambhavy, czy naukach Buddy. Ale nie o to chodzi. Ludzie, nieważne od religii, ja tak myślę, że te księgi, czy to jest Ewangelia, czy to są nauki buddyjskie, są po to, abyś ty je wziął albo wzięła, czytała i tym myśla analizowała. Faktycznie, może moje myślenie jest typowo buddyjskie, bo właśnie Budda nakazał, aby wszystko analizować, ale też nie, myślę, że jest tak naprawdę bardzo ludzkie, bo ja nie jestem osobą, która łyka wszystko jak cukierki. Ja zawsze muszę mieć ten tok myślowy, analizę myślotwórczą danego konceptu, danej teorii, przeprowadzić to przez swoje zwoje mózgowe, aby wysnuć własne wnioski. I często się z czymś zgadzam i często się też nie zgadzam i to jest okej. I w religii ogólnie jest tak zaczmienie, że wiara i religia to są dwie absolutnie różne sprawy. I jako, że wiara, jako szanuję wiarę jako wiarę i to nieważne jaką, bo jest to coś bardzo personalnego, duchowego i wręcz intymnego, tak bardzo nie lubię tych wszystkich, jak to nazwać, instytucji, które urosły wokół religii, gdzie w Polsce, jak widać, Kościół co wyprawia, to każdy wie. Takie, to też jakby zabiera ludziom jakieś trzeźwe myślenie, bo wiecie, ja jestem osobą, która lubi zgłębiać wiedzę. Jeśli chodzi o religię katolicką, o religię chrześcijańską, bardzo dużo chrześcijan nie zna podłoża historycznego. Co się naprawdę działo, jakie były wtedy czasy, co się działo historycznie w tych czasach, kiedy załóżmy żył Jezus, prawda? Jeśli żył, ale załóżmy, że żył, no to wiecie, ja wiem, że to jest taka jakby, czy to jest Budda, czy to jest Allah, czy to jest Jezus Chrystus, to są postacie, które są owiane taką legendą, a ludzie potrzebują takich standardowych, takich złotych cielców, aby po prostu wiedzieć, że mają w czymś oparcie. Tylko myślę, że gdyby się okazało,
gdyby cofnąć ludzi w czasie i gdyby zobaczyli, załóżmy, co Budda tak naprawdę wyprawiał, albo co Jezus wyprawiał i jak to wyglądało naprawdę, to myślę, że bardzo duża liczba ludzi by się bardzo zawiodła, naprawdę tak myślę, bo zabieranie tym postaciom ich takich ludzkich cech i odejmowanie tej ludzkości jest bardzo krzywdzące. I to jest troszeczkę jak z idolami, więc zróbmy z nich takie właśnie złote cielce, Boże, to dotknąć, to w ogóle pewnie uzdrowi i w ogóle zrobiony człowiek ze złota. Ja nie lubię takiego myślenia o nikim na świecie tak nie myślę, nawet nie mam takich idoli, dla których, o Boże, dotknęłam jej albo jego, Boże, już jestem po prostu święta. Nie, nie mam czegoś takiego. Zawsze staram się analitycznie do wszystkiego podchodzić i pamiętać, że wszystko ma jakieś taką ludzką cechę. Tak myślę. Ale jeśli chodzi o wiarę, wiara jest piękna, kiedy ty ją przeżywasz świadomie i kiedy jesteś otwarty na dialog. I ja bardzo szanuję, widziałam kilka zakonnic, z którymi bardzo bym chciała porozmawiać, mimo że to nie jest moja religia, mimo że w to nie wierzę, bardzo bym chciała usiąść. Widziałam dziewczynę, młodą zakonnicę, 20-paroletnią, która była tak zachwycona, jak się nazywa, przepraszam, ja się nie znam na tych świętych, Faustynę? Jak się pomylę, to tutaj napiszę. Tak, świętą Faustynę, była tak zachwycona tą postacią i tak fajnie ludzko o tym opowiadała i naprawdę bez żadnych takich, wiecie, religijnych dogmatów, tylko po prostu tak po ludzku i z takim człowiekiem usiąść, wypić herbatę, porozmawiać o różnych konceptach. Pamiętam kiedyś moi rodzice czekali na kolędę, tak to się nazywa? Nie kolędę. No, księdza po kolędzie. No i przyszedł, a ja już byłam taka nastawiona, wiecie, będzie walka, będzie, bo pewnie zapyta się, a dlaczego ty tutaj nie chcesz, bo ja inna religia, ale jak to? I już taka byłam nastawiona na walkę i faktycznie przyszedł i mówi, a czemu nie uczestniczyłaś? Ja mówię, bo ja wierzę w buddyzm i w Shinto. On, a to samo. I mówi do mnie fajny ołtarzyk. Myślę się, Boże człowieku, gdzieś ty się uchował, siadaj, matka, lej herbatę, będziemy gadać. Więc to takich ludzi nie ma. Wszyscy jakby są zafiksowani na taką dogmatyczną, taką zacietrzewioną religię. Nie mówię tylko o katolicyzmie, bo w buddyzmie, proszę Państwa, i w Shinto też można znaleźć takie przypadki. I ja tego nie lubię, więc załóżmy... Ja bardzo lubię przychodzić do świątyni. Wiecie, ogólnie w Japonii jest tak, że jak się idzie do świątyni, to przeżywa się to raczej samemu. Nie ma czegoś takiego jak msze. Oczywiście są takie spotkania, ale one są jakby organizowane raz na jakiś czas. Są jakieś wykłady bardziej i wiecie, tak to wygląda. Oczywiście są takie spotkania, gdzie się też ludzie modlą, ale bardziej to nie jest tak jak tak zharmonizowane, jak załóżmy w Polsce jest, że co niedzielę jest msza, że tam ludzie idą i tak naprawdę już nie odczuwają tego, nie przeżywają tego duchowo, tylko klepią, bo trzeba odklepać. I to jest smutne, bo jeszcze raz mówię, ja wiem, że teraz jakby religia chrześcijańska urosła w taki trochę, ma taką otoczkę kiczowatości i ja naprawdę rozumiem dlaczego, bo ta kiczowatość wyszła z tego, jak bardzo popularna jest ta religia i jak została przemycona przez różne jakby linie i ludzie jakby stracili zaufanie do tej religii, ale jeśli samemu bierze się Ewangelię, które ja załóżmy trochę czytałam Ewangelię i wiecie, ja nie wierzę przykładom. Ja myślę, żeby tak naprawdę zrozumieć Ewangelię, trzeba nauczyć się hebrajskiego i przeczytać ją w tym języku, w którym została napisana. Dlatego interesuje mnie gnoza. Dlatego, że w gnozie tłumacze pokazali, że często nie jest to, co zostało napisane w przykładach. Że naprawdę jak się czyta oryginał Ewangelii, wychodzi
zupełnie inny przekaz, jaki miał być, że wychodzi na to, że dostąpią jakby zbawienia ludzie, którzy znaleźli w sobie i kobietę, i mężczyznę. Chodzi o pierwiastek żeński, męski, którzy umieją te dwa pierwiastki złączyć. Nie, nie, proszę Państwa, to nie chodzi o stanie się obojnakami, znaczy mentalnymi, tak. Chodzi o to, że wiecie, w życiu jest tak, że jest podział patriarchalny tych ról, że mężczyzna ma robić to, 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 a kobieta to, to i to. Nie daj Boże się zajmie tym, to będzie już w ogóle ble. A właśnie gnoza mówi o tym, że miej takie cechy jak kobieta i miej takie cechy jak mężczyzna i używaj swojego, umiej używać swojego umysłu jako kobieta, jako mężczyzna. I to jest właśnie, i to jest bardzo ciekawe. Ja do wszystkiego tak bardzo naukowo, wiecie, ja mówię jeszcze raz, ja nie jestem katolikiem, nie jestem chrześcijanką, ale mnie to po prostu interesuje z takiego zwykło ludzkiego zainteresowania. Nie, naprawdę lubię zgłębiać takie tematy i ja się nie dziwię, że dzieciaki teraz patrzą na religię przez pryzmat takiego kiczu i takich moherów, ale warto, no, mówię, jeśli jesteś zainteresowany, jeśli załóżmy jesteś katolikiem, czy jesteś zainteresowany, warto zgłębiać też jakby źródła historyczne, też jakie były czasy, co się działo, gnoza, czy też różne przekłady. I w to wszystko, nieważne czy w to wierzysz, czy nie, bo jeśli przeczytasz to wszystko, jeśli jakoś się z tym zapoznasz, to wtedy wyciągniesz własne wnioski i może faktycznie nie będziesz się zgadzać i dalej będziesz iść tą ścieżką taką, którą załóżmy Kościół pokazuje, ale moim zdaniem, jako człowieka, warto jest znać każdy punkt widzenia i wyciągnąć własny wniosek. No nie, no teraz muszę umierać, więc warto wyciągać własne wnioski, bo to daje poczucie wolności. A jeśli chodzi o istnienie Boga, bogów, to nienawidzę tych walk. A mój Bóg istnieje, twoi bogowie nie istnieją. Mój Bóg jest lepszy niż twój Bóg. Wiecie, takie kurwa bezsensowne wojny o nic. Powiem tak, każda epoka ma ten sam problem. Problem pod tytułem myślimy, że już osiągnęliśmy wszystko. Tak było i za czasów Kopernika, kiedy to przykładowo Kopernik wysnuł tą swoją teorię, prawda, że to nie Słońce krąży wokół Ziemi, tylko Ziemia wokół Słońca, no to było nie do przyjęcia, bo przecież tacy astronomowie, oni już mieli kompasy i taka arytmetyka na wysokim poziomie i w ogóle ochy achy. Tak samo teraz ludzie myślą, że jak są komórki, że jak jest ten magiczny Wi-Fi, który łączy nas z całym światem, a go nie widać w ogóle, to że jesteśmy już naprawdę na totalnym, na największym poziomie rozkwitu technologicznego. Ale kochani, tak nie jest. Oczywiście dużo odkryliśmy i powiem Wam, że ludziom się zdaje, że ci ludzie ze średniowiecza, z czasów ciemnych, czy ludzie nawet z epoki renesansu, oni wiedzieli, że są z epoki renesansu. Nie, oni żyli teraźniejszością, tak jak my teraz żyjemy teraźniejszością. Im się wydawało, że po prostu żyją w już naprawdę cudownych czasach, które i wszystko się rozwija, nauka się rozwija, tutaj proszę bardzo, żeglarstwo się rozwija, ludzie odkrywają nowe lądy, więc no to było wtedy, tak jak teraz my, którzy odkrywamy kosmos. A jeszcze pokolenia przed nami, to w ogóle będą patrzeć na nas jak takie dziady, tak samo jak my patrzymy jak na jaskiniowców, takie Jesus Christ. Więc dokładnie to jest tak, każda epoka ma ten sam problem, ten sam. I do czego piję, jeśli chodzi o Boga i epoki? Chodzi o to, że kwestia Boga, to teraz już mogę powiedzieć, w XXI wieku będzie rozwiązana. Boga, bogów będzie rozwiązana. Oj, my tego nie dożyjemy, ale w pewnym momencie ludzkość będzie miała, bo dlaczego nie możemy czegoś odkryć? Ponieważ nie mamy dostosowanych raz, że narzędzi, a dwa, że wiedzy na jakiś temat. Przykładowo,
telefon. To wiecie, że to jest smartfon, że to jest telefon. Nic was nie dziwi. Każdy ma, każdy używa. A teraz jakbyśmy się przenieśli w czasie do XIII wieku i pokazali to ludziom i zrobili takie coś. Czarna magia, szatan. Szatan, zło nieczyste. Wiecie, i to nie chodzi o to, że oni byli głupi. Nie. Chodzi o to, że oni mieli wiedzę, która istniała w ich czasach. I nawet gdybyście pokazali to bardzo wielkim mędrcom z tamtych czasów, oni mieli wiedzę, na która pozwalała im ówczesna technologia, prawda? My mamy taką wiedzę, na którą nam pozwala obecna technologia. Oczywiście ona się rozwija i rozwija się również w średniowieczu, mniej, bardziej, ale się rozwijała. Więc w pewnym momencie kwestia Boga będzie rozwiązana. Ja nie mówię, że będzie obalona, bo myślę, że nie będzie obalona i że ta kwestia zaskoczy tak samo naukowców, tak jak i głęboko wierzących. Ja myślę, że to będzie taka petarda i że to będzie coś tak prostego i wręcz naturalnego, że ludzie po prostu skisną. Naprawdę, naprawdę tak uważam, że w pewnym momencie ta kwestia będzie naturalnie przez naukę rozwiązana. A dlaczego tak myślę? Słuchajcie, byliśmy po pierwsze tylko raz na Księżycu, dwa, mówicie o jakby odkrywaniu kosmosu. Kochani, naukowcy nie są w stanie głębin oceanicznych z wszystkich po prostu, wiecie, zbadać. No, ale co do kwestii Boga, uważam za głupie prowadzenie wojen internetowych, czy w telewizji, czy w ogóle jakieś, nawet jakiejkolwiek polemiki na temat Boga, bogów, który z nich jest prawdziwy, ile ich jest. Jest to moim zdaniem bezsensowne, bo nawet podchodząc do tego fizyką kwantową, to już teoria wieloświatów może tłumaczyć i być za, ponieważ teoria wieloświatów opiera się na takiej teorii, że o, weźmy moją lambadziarę, nie? Każdy taki kłaczek, wyobraźcie sobie, jeszcze raz zacznę, wyobraźcie sobie ogrom wszechświata. Człowiek nie jest w stanie tego pojąć, prawda? A teoria wieloświatów mówi, że taki każdy kłaczek, taki pipełek tutaj, co nie? To jest wszechświat, nie galaktyka, a wszechświat. Więc wyobraźcie sobie, kurwa, tyle wszechświatów, jak my nie jesteśmy swojej galaktyki w stanie po prostu sprawdzić, więc każda myśl mogłaby istnieć w każdym z tych wszechświatów jako byt, jako forma. Oczywiście to są tylko takie filozoficzne wydumki, ale ja mówię, ja nie chcę dyskutować, czy twój Bóg jest lepszy, czy moi bogowie sintoistyczni. Każdy Bóg jest dobry, jeśli na ciebie dobrze wpływa, jeśli ty dzięki temu czujesz się szczęśliwy, jeśli to daje ci coś dobrego. Tak samo, jeśli jesteś ateistą, jeśli to daje ci spokój ducha i to, że jesteś człowiekiem szczęśliwym, no to jest zajebiście. No i po co się wykłócać? Znaczy, tak samo irytuje mnie nadgorliwość chrześcijan, czy też buddystów, tak samo denerwuje mnie ignorancja ateistów. Pójdźcie, kurwa, środkiem. Są ludzie, którzy potrzebują wiary, są ludzie, którzy nie potrzebują wiary i oba są okej. Nie wpychajmy sobie wiary, ale też nie wpychajmy i nie wypychajmy sobie wiary, więc jakby zostawmy te zdrowe kilkanaście centymetrów na innych ludzi, żeby byli sobą. Chociaż powiem wam szczerze, że tak samo te wojenki na temat tego, czy Bóg istnieje, że Bóg nie istnieje, tak samo chodzenie i takie sztuczne bycie takim oświeconym, czy takim pełnym błogosławionej łaski, to też mnie strasznie. No to se znalazłam czas, oni będą wiedzieć. Więc właśnie takie bycie w takiej łasce i tak, to jest takie sztuczne. Ludzie nie umieją jakby wyśrodkować tego i być po prostu ludźmi. Okej, Bóg jest dla ciebie wszystkim. Dobrze, no to
aż tak tym nie pałaj, bo to też jest tak samo kiczowate jak totalna ignorancja. Jakim bycie jakimś takim, wiecie, pośrodku. Wyluzujmy. A co do kwestii Boga, na pewno będzie w pewnym momencie istnienia świata, jeśli się nie rozpierdolimy do tego czasu. Będzie na pewno jakoś rozwiązana. Nie wiem, czy na plus, czy na minus, ale wiem, że jakoś to będzie odkryte, czym jest Bóg, Bogowie, co to jest, czym jest ta siła twórcza, stworzyciel, te pierwsze. No, na pewno to się odkryje, tylko mówię, teraz nie mamy takich narzędzi, teraz nie mamy też takiej wiedzy i to tyle. I to jest całe, to się historia zaczyna i to się historia tak naprawdę kończy. Więc na pewno będzie to długie wideo. Teraz, wiecie, biorę soczek grejpfrutkowy. A więc, proszę Państwa, co myślicie na dzisiaj podjęte tematy? Napiszcie mi, jakie jest Wasze podejście do religii, jakie jest Wasze podejście do samotności, czy samotność jest dla Was czymś przerażającym, czy czymś fajnym. No, a żeby nie było w komentarzach o plaster, o co ci się stało w rękę, nic, muszę zasłaniać tą część w pracy, a jutro do pracy, więc nie chcę odklejać, bo one są dość drogie, tak przyklejać, ja przyklejam na tydzień i tak noszę, więc to tyle, nic mi się nie stało, zakrywam tatuaż po prostu. A więc, pewnie teraz będzie troszeczkę więcej takich chodzonych i w ogóle takich na zewnątrz filmów, bo się robi ciepło, a ja jestem takim typowym muminkiem, że się kończy sen zimowy, ja wychodzę z norki, taki wypełza pomrowik Emi. Tak więc dziękuję Wam za oglądanie, wbijajcie na mojego Instagrama i na mojego Facebooka, tam zawsze dostaniecie jakieś ciekawe zdjęcie czy jakiś live'ik. Tak więc widzimy się niebawem i nie wiem, czy kolejny odcinek będzie już tematyczny. Kto to wie, naprawdę. Tak więc, dziane, matane, bye, bu. Kandzin,